Skoczowie odbyły się drugie zimowe mistrzostwa ratownicze. Podobnie jak w ubiegłym roku, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Postawiliśmy sobie za sprawę honorową, aby przeprowadzić zimowe mistrzostwa ratownicze mimo tych pandemicznych warunków. Udało nam się tak stworzyć program zawodów, żeby był on zgodny z normami sanitarnymi, epidemiologicznymi, adekwatny do obecnych przepisów, co na pewno przysporzyło sporo problemów, ale też motywacja była duża, bo przyświecał nam w tym wszystkim jeden zasadniczy cel, jakim było to, żeby dać ratownikom z całej Polski możliwość, żeby trochę odpocząć od tych realiów pandemicznych, ćwicząc, przy okazji dobrze się bawić i myślę, że nam się to udało. W tym roku ugościliśmy 36 ekip, co jest najwyższym wynikiem ze wszystkich organizowanych przez nas mistrzostw. Najdalsza tradycyjnie lipnowskie WOPR pokonała ponad 400 km w drodze do nas, ale mamy też zespoły takie lokalne, mamy nasz zespół głównego organizatora, czyli Fluo Team, no i OSP Drogomyśl tak naprawdę po sąsiedzku z gminą Skoczów. Inauguracja mistrzostw miała miejsce w sobotę 27 lutego. Zadania dzienne i nocne zostały ulokowane na terenie całej gminy Skoczów. Główne zadanie, symulacja zdarzenia masowego, odbyło się w niedzielę na terenie Lasu Miejskiego na Dolnym Borze. W tegorocznym zdarzeniu masowym nawiązujemy do zdarzenia, które w 2017 roku nastąpiło w Suszku, czyli do przejścia wichury powalonych drzew, które spadły na obozowisko młodzieżowe w lesie, i z ilością kilkudziesięciu osób poszkodowanych będziemy ćwiczyć działania ratownicze właśnie w lesie, przede wszystkim właśnie po to, aby rozciągnąć działania na duży obszar i przestrzegać tych wszystkich norm odstępów, mimo wszystko, aby zadania odbyły się z korzyścią dla zawodników, ale przede wszystkim zgodnie ze wszystkimi wytycznymi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.